Cześć, tutaj Zuza z Travelmakers, a Wy oglądacie film o tym, jak utknęliśmy na bezludnej wyspie. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jakim cudem tam się znaleźliśmy i jak się z takiej wyspy wydostaliśmy, no to serdecznie zapraszam do oglądania. Dobra, zacznijmy może od tego, gdzie w ogóle jesteśmy. Znajdujemy się w tym filmie w Aoluk i jest to tutaj. Spaliśmy w takich chatkach skleconych z bambusa u paru Francuzów, którzy wszystko zbudowali tam własnymi rękoma. No i mają mega, mega luz i nie robią tego tak naprawdę dla jakichś dużych pieniędzy, tylko dla zabawy. Dlatego też czasem biorą ludzi, którzy tam u nich śpią w tych chatkach, na takie mini wyprawy, naprawdę tanie, bardzo, bardzo tanie, typu, no nie wiem, na przykład 20-30 zł za cały dzień wycieczki razem z jedzeniem. No i właśnie oni mają tam jakichś znajomych Tajów, którzy ogarniają te łódeczki. No i właśnie uderzyli do jednego ze swoich znajomych, czy zabierze nas tą łódeczką. Zapłaciliśmy im naprawdę tam drobniaki. No i popłynęliśmy na cały dzień właśnie na wyprawę łódką i chłopaki, którzy tam mieszkają, pokazali nam takie niesamowite miejsca, do niektórych nie dało się nawet wziąć kamery, bo trzeba było chodzić po ścianach skalnych gdzieś w jaskiniach, żeby dostać się na przykład na zalaną polanę otoczoną pięknymi górami. No cudowne, no. Ach, ale to zostanie tylko w mojej głowie, niestety nie mam tego nagranego, ale to właśnie było tego dnia i tego samego dnia popłynęliśmy też na bezludną wyspę. No i tam się zaczęło. Tam chyba. Tędy? Nie, tędy może. Próbujemy tędy, co? Uważaj na głowę, kochanie. Jesteśmy w jaskini. Ja bym stał się w środku, teraz coś tam się ściśla. Jeszcze jest, ale... Wyskoczysz z tej jaskini? Nie. Jest za głęboko. No w sumie nie, lepiej nawet głęboko niż za płytko, nie? Masz się upokój. Ale muszę się wypić rano piwo, już nie mogę. Uwaga, Luzia przygotowuje się do skoku. Będzie skakać ze skały. Podobno jest bezpiecznie, także nie martwcie się, na pewno przeżyje. No i zobaczymy, ile jej to zajmie. Mogę pierwszy! Na początku jakaś Rumunka skacze. Przybliżamy trochę Zuzię. Zobaczymy, na początku jednak Francuz, przepraszam. O, piękny skok. Ocena 9 za styl, 7 za obrót. Ogólnie nie jest źle. Teraz Rumunka. O, tu dajemy piąteczkę. Za duża piana przy wejściu do wody. No i Zuzia. Dała radę. O, 10, ale jestem stronniczy. Pięknie. Na bezludną wyspę dopłynęliśmy jako drugą. Najpierw byliśmy w tym miejscu, gdzie widzieliście, jak skakaliśmy sobie tam z takiego małego klifu i chodziliśmy tam po jaskiniach. To było pierwsze miejsce, w które nas chłopaki zabrali. Potem właśnie trafiliśmy na tę bezludną wyspę. I wszystko było cudownie. Łaziliśmy sobie, zwiedzaliśmy, zjedliśmy sobie lunchik, który dla nas wzięli, piwka sobie wypiliśmy. Po czym okazało się, że nasza łódka osiadła na gigantycznej mieliźnie. I w tym ujęciu, właśnie gdzie idę tutaj, to sobie teraz leci, to wszystko było zalane wodą i ja w tym momencie chodzę normalnie po rafie koralowej. No niestety, po prostu był gigantyczny odpływ.
Pierwszy raz widzę, jak się przemieszczają rozgwiazdy. Bardzo wolno, ale, ale się ruszają. Zaraz wam pokażę. Ale no, nie nagraliśmy w sumie najpiękniejszej części całej naszej wyprawy, bo się nie dało, bo musieliśmy się przeprawić po bambusowych belkach w dół jaskini i trzeba było się trzymać każdą częścią ciała jaką się ma, bez żadnych zabezpieczeń, po ostrych skałach w wodzie, musieliśmy pokonywać nurt, jakby z jaskini wypływała woda do morza, czy do zatoki? Do morza. Do morza. I nie wiem, czemu zawsze się domyli. Doszliśmy do, po wielu otartych miejscach i ranach, dotarliśmy do przepięknego miejsca. Jakby taka polana, ale zalana wodą i naokoło jaskinie i pełno muł. No dobra, w pełno muł i się człowiek zatapiał po kostki, ale Jezu, ale nie dało się, tam dotrzeć niestety ze sprzętem, więc tego nie pokażemy. Ale to będzie takie nasze małe, magiczne miejsce. Nie wiem, co mam, coś mi p***ało? A pierd***. Par. No. Komar. Komar. No. Na pury ja teraz. No, ja mam uczulenie na te komary tutaj, także no, jak mnie ukąsi jakiś, to mi wychodzi dom wybroczyny na parę centymetrów średnicy, także pięknie będę wyglądać. Mniejsza o to, mniejsza twoje komary i inne znaczenia. Pokaż, co tam widzimy. O, właśnie odpływ. No właśnie, zaraz to pokażę. Pokaż odpływ. How big? No, nasza łódka niestety osiadła na mieliźnie i generalnie na razie w perspektywie mamy noc na wyspie. No, bo jest odpływ i łazimy po takich, nie wiem, co jest jakiś ukwiał? Nie wiem do końca. W każdym razie, no ogrzęzła na mieliźnie niestety przez odpływ. W sumie wcześniej żartowaliśmy sobie, że wyglądamy jak grupa rozbitków, no w tym momencie to niestety może być prawdą. Dobra, no. Po prostu musimy poczekać do przypływu, ale nie wiemy kiedy on będzie. Może jutro, może jeszcze dzisiaj. Nikt nie wie. No zobaczymy. Będę informować na bieżąco. Tu na tych ujęciach możecie zobaczyć, jak czekamy, aż będzie przypływ i będzie dało się zepchnąć łódkę gdzieś na troszeczkę głębszą wodę. No, ale chillowaliśmy cały dzień do nocy, czekaliśmy właściwie, aż nie będzie tego przypływu. Wokół nas latały jakieś makaki, tukany, pełne jakichś dziwnych krabów i wiecie, żyjątek, które tam po tej rafie koralowej łaziły. Ale naprawdę było cudownie, nie było to w żaden sposób przerażające, no bo czekaliśmy po prostu na ten przypływ. To, że czekaliśmy długo, do nocy, no to już swoją drogą. Ale przynajmniej mam teraz o czym wam opowiadać w tym filmie, nie? No, w każdym razie plus był taki, że jak już wracaliśmy w nocy tą łódką, to wskakiwaliśmy potem do wody ciemnej jak po prostu smoła i nagle wokół nas, jak rozpryskiwała się woda, zaczął świecić fluorescencyjny plankton. Ach, mój Boże, no nie byłoby tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo czegoś takiego nie zobaczylibyśmy pewnie w żaden inny sposób. Cała wyprawa zakończyła się oczywiście szczęśliwie. Byliśmy tak głodni, o matko, że od razu ruszyliśmy tam na festiwal, o którym wcześniej film też był, tu wam zamieszczę u góry film o tym festiwalu, żeby po prostu coś zjeść, bo tam był parodniowy festiwal i się napić. No i wróciliśmy, potem padliśmy w łóżkach, ale koniec końców, no i to jest jedno z moich najlepszych wspomnień, a wyszło tak totalnie przypadkowo. Dzień 45. Nie mamy już nic do jedzenia. Czekamy na przypływ. Spotkaliśmy małpy, makaki dokładniej mówiąc.
To już byłoby wszystko w tym filmie. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. No i widzimy się w kolejnym. Cześć!